Age of Conan The Hyborian Adventure to jeden z najciekawszych MMORPG i jedyny osadzony w znanym i bogatym świecie prozy Roberta i Howarda. Jeśli czytałeś lub oglądałeś niesamowite wyczyny Conana i chciałbyś sam przeżyć niezliczone przygody w jego świecie, to masz niepowtarzalną okazję. Bowiem to, co rzuca się w oczy od razu po odpaleniu gry, to genialne odwzorowanie rzeczywistości znanej z książek i filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem. Twórcy gry zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Od zapierających dech w piersiach krajobrazów, począwszy poprzez wygląd flory i fauny, a na skomplikowanych relacjach społeczno-politycznych skończywszy. Udało się oddać także specyficzny, bardzo brutalny klimat pierwowzoru. Age of Conan to gra dla dorosłych. Koniec z przebrzydle słodkimi, bajkowymi światami w stylu World of Warcraft. Tutaj liczy się potęga zimnej stali, która uderzając powoduje krwawe konsekwencje. Mówiąc o walce, wspomnieć należy o jej unikalnym systemie powstałym specjalnie na potrzeby Age of Conan. Zbliżając się do przeciwników, widzimy tarcze symbolizujące przygotowanie wroga na ataki nadchodzące z konkretnych kierunków. Zasada jest prosta. Ten sam cios padający z kierunku bez tarcz zada o wiele większy damage niż z kierunku chronionego. Trzeba więc wyprowadzać uderzenia tam, gdzie nieprzyjaciel w danym momencie nie ma zasłony. Jednocześnie kierując własne tarcze w kierunki, z których wróg lubi atakować. Dzięki temu walki w Age of Conan są nie tylko sprawdzianem umiejętności postaci, ale również nas samych. Jeżeli wykażemy się refleksem i zdolnością do przewidywania posunięć wrogów, będziemy w stanie powalać nawet o wiele silniejszych nieprzyjaciół. Zwłaszcza jeśli opanujemy kombosy, czyli super silne, ale trudne do wyprowadzenia kombinacje ciosów. Oczywiście Age of Conan to nie tylko walka. Jak w każdym naprawdę dobrym MMO, również tutaj liczy się przede wszystkim interakcja między postaciami. Najlepszy sposób na nawiązanie trwałych znajomości to zainteresowanie się rzemiosłem. Zostanie drwalem lub górnikiem i dostarczanie surowców rzemieślnikom to doskonały początek. Później jednak warto zainteresować się bardziej wyrafinowanym rzemiosłem. Polecamy stawianie budynków. Ta umiejętność uczyni nas szczególnie przydatnymi dla gildii, które to mogą zakładać własne miasta. Bycie częścią organizacji posiadającej własne osiedle zapewni nam głęboką integrację ze światem. Miast trzeba bronić przed zakusami nieprzyjaciół, a odpieranie oblężeń jest sprawą niesłychanie ekscytującą i grywalną. Podobnie zresztą jak przeprowadzanie z przyjaciółmi rajdów odwetowych na osiedle znienawidzonej gildii przeciwników. Do tego dochodzą jeszcze przeróbki urbanistyczne, planowanie. No, dzieje się, po prostu dzieje. Mówiąc o Age of Conan, nie można pominąć faktu, iż polskie wydanie zostało dokładnie zdubbingowane, a postacie mówiące po naszemu brzmią naprawdę rewelacyjnie. Warto również wspomnieć, iż gra na wyjątkowo zadbanych i szybko działających polskich serwerach jest o wiele tańsza niż na zachodnich. CD Projekt zadbał bowiem, by opłaty abonamentowe dla nas były niższe.